Szanowni Państwo, jesteśmy w takim momencie roku budżetowego, że setki tysięcy pracowników budżetówki zadają sobie pytanie, czy nam się należało, czy za ciężką pracę pracowników budżetówki należą się podwyżki. I większość pracowników budżetówki w ostatnich dwóch latach słyszało, że nie będzie podwyżek dla nauczycieli, że nie będzie podwyżek w wielu środowiskach, zawodach, które są uzależnione od budżetu państwa. Nauczyciele w tym roku usłyszeli wczoraj, że podwyżki co prawda będą, ale na poziomie niewiele wyższym niż poziom inflacji, około 1,5% do 2% wyższe niż poziom inflacji. Wywołało to zdumienie środowiska nauczycielskiego, podobnie jak parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej, bo przecież wiemy, że pieniądze na podwyżki, nieformalne podwyżki w postaci nagród w wysokości 40-50% dla ministrów rządu PiS-u się znalazły. Im się należały. Okazuje się, że podwyżki dla nauczycieli zdaniem rządu PiS się nie należą i to jest bardzo zła wiadomość dla setek tysięcy nauczycieli przed świętami na cały rok niestety. Słyszeliśmy przed chwilą na konferencji prasowej pana prezesa Kaczyńskiego i wicepremiera, ministra nauki pana Gowina, jak rzecznik PiS-u uchylała pytania zadawane przez dziennikarzy, ale od tego pytania ze strony nauczycieli i innych pracowników budżetówki, co z naszymi podwyżkami, PiS się nie uchyli. Na to pytanie musi odpowiedzieć. I oczekujemy stanowczej, zdecydowanej odpowiedzi na to pytanie. I to nie takiej odpowiedzi, że za 3 lata będą podwyżki 15%. To jest pytanie o to, jak wiązać koniec z końcem, jak przeżyć do pierwszego za te 3 tysiące brutto, a nie 17 czy 19 tysięcy brutto, jak wypłacają sobie politycy PiS-u, którym jeszcze brakuje, więc muszą się nagrodzić dodatkowo kwotą tych 60, skromnych 70 czy 80 tysięcy dodatkowej nagrody w skali roku. To jest bardzo poważne pytanie i na to pytanie politycy PiS-u muszą odpowiedzieć. Bardzo proszę panią poseł Urszulę Augustyn o informację i stanowisko Platformy w sprawie podwyżek dla nauczycieli. Proszę Państwa, nic tak nie przemawia do wyobraźni jak konkretne kwoty, jak konkretne sumy. Gdybyście Państwo chcieli zapytać, ile zarabia dobrze wykształcony, z odpowiednim stażem i na najwyższym stopniu awansu zawodowego nauczyciel, to ja chcę Państwu powiedzieć, że w ciągu roku zarabia niepełne 40 tysięcy złotych brutto. Brutto. 40 tysięcy złotych brutto to jest pensja roczna nauczyciela, który ma najwyższy stopień awansu zawodowego i naprawdę bardzo duże doświadczenie w swojej pracy. Jak Państwo bardzo łatwo obliczycie, to jest kwota, która jest zaledwie połową z tego, co jednorazowo wypłaciła sobie, czy też otrzymała od swojej szefowej pani minister Zalewska. I teraz pani minister Zalewska proponuje nauczycielom, żeby oni otrzymali około 100 zł podwyżki i to ma być ta podwyżka, którą zapowiadała bardzo szumnie przez 2 lata, trzeci rok rządów PiS-u rozpoczęty. Około 100 zł proponuje nauczycielom. Zapomniała powiedzieć, że po pierwsze zabrała nauczycielom wszelkiego rodzaju świadczenia, które mieli do tej pory, a więc dodatek mieszkaniowy, dodatek na zagospodarowanie i inne dodatki, z których nauczyciele mogli korzystać, dzisiaj ich nie mają. I zapomniała powiedzieć jeszcze jednej ważnej rzeczy, która wczoraj została potwierdzona przez samorządowców. Otóż samorządowcy twierdzą, zgłaszają, apelują, dobijają się do rządu z pytaniem, skąd te pieniądze na nawet te skromne podwyżki mają wziąć. Powiem, okazuje się, że pani minister nie doszacowała ilości nauczycieli, nie przeliczyła tego poprawnie i samorządowcy nie mają pieniędzy na wypłacenie nawet tych skromnych podwyżek. Jaki jest stąd wniosek? Po pierwsze, pytamy panią minister, czy nauczyciele źle pracują, bo skoro ministrom należały się podwyżki za ciężką pracę, to oznacza, że nauczyciele nie pracują ciężko, albo przynajmniej tak widzi to pani minister Zalewska, oferując im od 100 do 200 zł podwyżki brutto, brutto, na dodatek bez pokrycia finansowego, traktuje ich w sposób skandaliczny, upokarzający. Pani minister należy się 70 tysięcy nagrody, nauczycielowi nie należy się 100-złotowa podwyżka, bo nie ma na nią odpowiednich pieniędzy. Pani minister zapomina o tym, że świat, który wymalowała sobie sama, jest zupełnie inny od tego świata realnego.
ciągle upiera się, że nikogo nie zwolniła, podczas gdy 7 tysięcy nauczycieli nie ma pracy, ciągle upiera się, że podwyżki będą 15-procentowe. Chciałabym bardzo, żeby nauczyciele przeliczyli sobie tę stówkę, którą dostaną, jeśli dostaną, bo samorządy na razie nie mają na to pełnego pokrycia. Pytam więc panią minister, czy pani minister w tym okresie przedświątecznym czuje się dobrze? Czy w tym okresie przedświątecznym może spojrzeć nauczycielom w oczy i powiedzieć im, że szanuje ich pracę, że docenia ich pracę, skoro proponuje im z jednej strony zabranie dodatków, które do tej pory mieli, z drugiej strony okrągłe kłamstwa na temat ich zatrudnienia, ich pracy i na temat tego, jakie pieniądze im się należą. No i w efekcie te marne 100, może 100 parę złotych na osobę, w sytuacji, kiedy ona sama, bez mrugnięcia powieką, bierze 70 tysięcy nagrody, jak powiedziała, za ciężką pracę. Już nie będziemy mówili o warunkach pracy nauczycieli, które drastycznie się pogorszyły przez reformę oświaty wprowadzonej przez panią minister Zalewską. Wiemy, że wiele szkół pracuje na 3 zmiany. Znowu, jak to było kilkanaście lat temu, że szkoły podstawowe są przepełnione, że nauczyciele biegają często między kilkoma szkołami i całe te trudy wdrożenia pomysłu pani minister Zalewskiej i prezesa Kaczyńskiego spadły przecież na rodziców i na nauczycieli. Nie politycy PiS-u wcielają tę reformę w życie, oni ją tylko uchwalili, a teraz przez 3 lata trwa wdrożenie tej reformy i męczą się z nią nauczyciele. W zamian za to, że tak sprawnie starają się tą absurdalną wprawdzie reformę, ale w miarę bez, że tak powiem, konsekwencji dla dzieci, dla młodzieży, starają się ją wdrożyć, no mają taką pomoc ze strony rządu, na który liczyli, bo nie ukrywajmy, nauczyciele wychodzili z kolejnych negocjacji w ostatnich 2 latach z nadzieją, że te 15%, o których mówią politycy PiS-u, zostanie zrealizowane w tej kadencji za tego rządu. Jeśli ten rząd obiecuje, że będzie 15%, ale może w kolejnej kadencji, po kolejnych wyborach, to nikt po prostu już temu rządowi w te obietnice nie wierzy i nie dziwimy się nauczycielom, że żądają odejścia minister Zalewskiej.